Naukowcy i uczeni, bardzo ważne gremia, uchwalili przy niedzieli, że duchów już nie ma. Ten profesor, tamten geniusz z uczonym kolegą uchwalili walnie, że już bać się nie ma czego. A w zamkowych ruinach straszy biała dama, wyje w basztach, piwnicach i w gotyckich bramach. A w zamkowych ruinach zwykle o północy wilkołaków rodzina po dziedzińcu kroczy. Gdzieś w medycznej akademii, w majestacie prawa, specjalista jeden stwierdził, że wampir to blaga. Dwóch wybitnych naukowców tezę uchwaliło, że upiorów i straszydeł nie ma i nie było. A w zamkowych ruinach straszy biała dama, wyje w basztach, piwnicach i w gotyckich bramach. A w zamkowych ruinach nocą, gdy jest burza, zjawa błękit nosina z baszty się wynurza. To, że zjaw i duchów nie ma, to jest fakt stwierdzony. Udowadnia to, jak trzeba, nie jeden uczony. A że w nocy straszy nadal, jasno widać z tego, że o naukowych pracach duchy nic nie wiedzą. Bo w zamkowych ruinach straszy biała dama, wyje w basztach, piwnicach i w gotyckich bramach. Więc czy jesteś na strychu, w zamku czy w szałasie, w duchy możesz nie wierzyć, ale musisz bać się. Ojej!